w sprawie wystąpienia ze Związku Gminy Dolnej Odry.
Pan Radny jest za przyjęciem porządku obrad w takiej formie. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Jednomyślnie. Przechodzimy do punktu pierwszego. Wybór przewodniczącego Komisji Statutowej. Proszę o zgłaszenie kandydatur. Pan Radny Radny. Chciałbym zaproponować radną Paulinę Mikołajczyk na przewodniczącą obrad Komisji Statutowej. Czy pani powinna teraz rolę? Dziękuję. Czy jest jeszcze jakaś kandydatura? Jeżeli nie ma, proponuję przegłosować. Kto z pani panów radnych jest za tym, żeby pani powinna radna pani Paulina Mikołajczyk była przewodniczącą Komisji Statutowej. Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję. Ogłaszam 5 minut przerwy, żeby Komisja Statutowa mogła obradować. Proszę pani mówić jeszcze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie ukrywam pewne niedopatrzenia wynikają czasami z pośpiechu, ale bardzo się cieszę. Dziękuję panie Robercie za fajną podpowiedź. Myślę, że tak właśnie powinna funkcjonować nasza rada. Dziękuję. Ogłaszam 5 minut przerwy. Thank you.
Zapewne zwróciliście uwagę, niektórzy, jeżeli z Was weszli na stronę internetową i chcieli obejrzeć relację z tej sesji, że jeżeli nie mówimy przez mikrofony, to ten dwar powoduje, że tak naprawdę to bardzo mało słyszy. Dlatego są mikrofony porozkładane, dwa na tą stronę, jeden dla przewodniczącego. Musimy się nauczyć po prostu. Spróbujmy nie zabierać głosu bez mikrofonu, a mikrofon niech zajmuje. Niech mieszkańcy naprawdę słyszą to, co tutaj mówimy. Inna sprawa, że wiele relacji z gmin nie poszło ze względów technicznych. My nie mamy możliwości na dzień dzisiejszy otrzymać większy, lepszy internet, to znaczy o większe, co mamy tutaj do 80 transmisja, transmisja jest jedna. Natomiast szukamy dostawcy, wtedy po prostu będzie jakość tej transmisji lepsza. W wielu gminach w Polsce nie poszły transmisje ze względów technicznych. Ktoś nie przewidział tam na górze, przygotowując tą ustawę, no, że nie ma takiej możliwości technicznej. I teraz no, gdzie niekiedy są problemy. Ale my próbujemy tyle, o ile możemy zobaczyć. Natomiast zastanawiamy się nad jeszcze jedną sprawą, póki nie ma jeszcze komisji, o innym ustawieniu jednak sali. To znaczy, zwróćcie Państwo uwagę, kamera jest z góry, a nie wiem, czy nie lepiej by było, gdybyśmy otworzyli się, nie wiem, czy miejsca na obecnie i wtedy, żeby z niższego poziomu pytać Pana Isaka. Nie wiem, będziemy jeszcze dopracowywać to wszystko. Być może, że lepiej chcemy. Tak, ale mówię. Musimy od tego uciekać. Mikrofon, mówimy do mikrofonu i wtedy nie ma problemu. Szanowni Państwo, zostałem uważany na tej sesji gminy poprzednie. Komisja Protokołowa wróciła z obrad. Proszę przewodniczącą o przedstawienie protokołu. Pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustawy 3
ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na rok 2019. Paragraf 1. Uchwala się program współpracy gminy Koźlice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na rok 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, głosowanie jest imienne. Przechodzimy do głosowania. Pan radny Bartosz Baran. Jestem za. Dziękuję. Pan Benta Jacek. Jestem za. Dziękuję. Pani Domagała-Janowska. Jestem za. Dziękuję. Gabrysia Kokorana. Dziękuję. Karpiński Lech. Jestem za. Dziękuję. Karpiński Leszek. Jestem za. Kunta Marcin. Tak. Dziękuję. Matulowicz Wacław. Dziękuję. Mikołajczyk Paulina. Dziękuję. Michalczyk Kabelina. Dziękuję. Pokorek Wioletta. Dziękuję. Posłaniak Łukasz. Dziękuję. Sójka Robert. Jestem. Dziękuję. Wnuk Jolanta. Dziękuję. I Dariusz Zbała. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu gminy Koźlice. Proszę Panią Przewodniczącą o przeczytanie protokołu. Tak, proszę. Komisja w składzie Bogdana Mikołajczyk, przewodnicząca komisji, Łukasz Posyniak, wiceprzewodniczący komisji, Waldemar Baran, członek. W pracach komisji statutowo-regulaminowej brali udział Mirosław Krawiega, zastępca wójta gminy Koźlice oraz Roman Jani, radca prawny gminy Koźlice. Zmiany w statucie gminy Koźlice. I punkt pierwszy. Jawność i transmisja obrad. Zmiana zawarta w statucie rozdział 3 sesji Rady Gminy. Paragraf 20 ustęp 2. Punkt 2. Jawne i imienne głosowanie. Tutaj mamy jawność i transmisja obrad. Paragraf 20 ustęp 2. Rozdział jest 3. To w rozdziale 2, cele i zadania gminy, paragraf 10, podpunkt 2, podpunkt 3 nie występował w poprzednim statucie, co oznacza, że jest zmiana. Wykaz gminy jednostek organizacyjnych prowadzi wójt oraz momenty gminy służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez gminę organizacyjną oraz jednostek pomocy. Nowy statut, cele i zadania gminy porównywałem, nowy statut porównywałem ze statutem, który obowiązywał do tej pory i przyjęcie to nie było. Widzę dalszy podpunkt, to jest dodatkowy statut. Mamy, tylko po prostu tak jak przeprowadzaliśmy do statutu, o którym rozmawialiśmy, tak po prostu jak na według notarek wypisywałem. Po prostu już później nie układałam tego. Nie jest to logiczne. Tak. Ale jest oczywiście też odmiana. Dobrze, to w takim razie, jak Pani to miała, to które dołożymy Pani zaczyna, to rozdział 2? Rozdział 3. Sesja Rady Gminy, paragraf 24. Punkt 2, tak? Paragraf
jest w statucie. To jest zaprzeczeniem, trzeba powiedzieć. Nie, nie. Ja się odreaguję na ustalanie przymarzenia dnia i poprzedniego dnia i poprzedniej sesji. Sytuacja jest taka, że każdy imiennie mówi, czy jest za, czy jest przeciw, czy się wstrzymuje. Natomiast w nowym statucie, w punkcie drugim, jest głosowanie jawne, odbywa się poprzez podniesienie ręki, czyli na stałe zasada. Dlatego się to jest tak jak już. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, komisja pracowała. Komisja nie wszystko mogła wyłapać. Słuszna uwaga pana Roberta, rzeczywiście, bo samo podniesienie ręki pan jest to, o co nam chodziło. I teraz próbujmy się tylko stworzyć zapis, jak powinien brzmieć. Myślę, że zmiana powinna nastąpić. W tej chwili akurat trzeba przewidzieć też, że to głosowanie w tej chwili jest imienne, każdy odpowiada. Natomiast w przyszłości będziemy pracować na tabletach systemem, a więc też będzie odpowiednie. Trzeba już to przewidzieć, jak ten zapis zrobić, żebyśmy nie musieli zmieniać statucie. Słuszna uwaga, należy nad tym przepracować w tej chwili. Tak jak dzisiaj głosowaliśmy i od razu na tablecie. Jest ogólne, więc to imienne głosowanie by mogło zastąpić czy to na tablecie, czy też każdy wypowiadać. Proszę zgłaszać pytanie. Ale proszę jakoś kolejne, bo u nas jest ja. Znaczy ja bym proponował, żeby to po prostu ten drugi punkt dopisać. Odbywa się przez podniesienie ręki i powiedzmy za, przeciw, wstrzymuje się. Uzupełnij ten punkt. Ale to w punkcie kolejnym jest głosowanie ręki. Ale to w punkcie kolejnym jest głosowanie ręki. Gdyby był być może zapis imienne głosowanie, to mógłby nam zastąpić i głosowanie typowo, tak jak przed chwilą zrobiliśmy, wymieniając nazwiska, a jednocześnie pracując na tablecie, to też jest imienne głosowanie, bo wiemy, kto konkretnie jak głosował. Panie Wójcie, a nikt się nie przyczepi, że powinno być elektroniczne, później będziemy na tablicach głosować? Głosowanie jest imienne. To jest imienne, ten zapis jest imienny, tak? Będzie, bo to nie jest to. Czy mogę zaproponować ten zapis? Gdybyśmy w tym punkcie umieścili zapis o treści. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, tak, to było już pierwszy, imienny, po przecinku imienny, poprzez podniesienie ręki i stwierdzenie. Jestem za, jestem przeciw, wstrzymuję się, tak? Czy taki zapis byłby jasny dla wszystkich? I myślę, że wojewoda też nam nie zakwestionuje tego, bo jest proste stwierdzenie. A od razu będziemy mieli otwarcie, cokolwiek, jakie urządzenia byśmy zakupili do głosowania, żeby na guziki czy tablety, będziemy mieli ten zapis według mnie uporządkowany i możliwy do wprowadzenia. Czy tak, panie Robercie, jakby miało sens? Nie, ale jakby pan podniósł uwagę do tego, tak? Ewentualnie taki zapis wprowadzić. Bo ja nie ukrywam, po to przygotowałem to, że tamte poprawki są ponanoszone i teraz też mógłbym od razu tę poprawkę nanieść i od razu widzimy ten paragraf, czy się nie kłóci z następnymi zapisami, tak? To ja, jeżeli Państwo pozwolicie, to jest do chwileczkę i...
jeśli ja już zgłosiłem ten kart. Jasne. Odbywa się. Już zaraz to wykreślimy. Czemu to aktywne jest? Nie można wprowadzić tej zmiany, ponieważ zaznaczenie jest zablokowane. Dobra, no to możemy na papierze to wpisać. Czy w tym paragrafie zapis będzie? Zapis paragrafu 41 ustęp drugi, tak, w brzmieniu głosowanie odbywa się w sposób jawny, imienny. Ale jakby cały ten byłby tak. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, imienny. Dla mnie najprostszym rozwiązaniem byłoby głosowanie jawne odbywa się imiennie. I koniec. Jeżeli imiennie, to co mieliśmy, głosując porządek, ale jednocześnie pracując na tablecie, też mamy imienne. Tak. Bo wtedy nie musimy podnosić ręki. Panie przewodniczący. Proszę. Ja mogę przeczytać, co jest w ustawie. Głosowanie jawne na sesjach rady odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i uchwalenie imiennego wykazu głosowania rady. W przypadku, gdy prowadzenie głosowania w sposób określony w ustępie drugim nie jest możliwe z przyczyn technicznych, prowadza się głosowanie imienne. To może przepisać ten. Można po prostu przepisać. Dobra, to jest właśnie, szanowni państwo, i tego nie możemy robić, dlatego że wojewoda dosłał nam pismo, w którym jasno jego radcy prawni wskazują. Nie wolno nam do statutów przenosić ad hoc na gorąco w sposób rzeczywisty zapisów aktu wyższego rzędu, czyli ustawy. Użyć tego sformułowania, jeżeli chodzi o zapis elektroniczny, tak? A musimy zrobić modyfikację. To po prostu ustawić, że jest jawne, imienne i wystarczająco. I mamy tutaj głosowanie odbywa się w sposób jawny. I głosowanie jawne odbywa się imiennie. Głosowanie jawne. Odbywa się imiennie. Jawne. Dobrze, Rady Karpińskiej, szanowni państwo. Ja proponuję, bo my trochę przebiegliśmy wstępie dość mocno. Ja miałem tutaj do punktu paragraf 38, punkt 5. Czyli mieszkańcy gminy i gości nie mniej niż 100 osób. Załatwmy ten punkt i możemy się zająć. Ale my w tej chwili tutaj wprowadzamy poprawki. Ale to rozumie, bo już właśnie do tego też dowiemy się. Do tego, żeby pan zapomniał. Proszę, szanowni państwo, to może od razu wprowadzimy ten punkt, jak miał brzmieć dokładnie. Czy dobrze sobie zapisałem głosowanie jawne i imienne odbywa się? Nie? Głosowanie jawne odbywa się imiennie. A, dobrze, ja sobie już poprawię. I już mam poprawione. Szanowni państwo, proponuję od razu przegłosować tą poprawkę. Kto z pani panów radnych jest za tym, żeby zapis paragrafu 41 w punkcie drugim, co brzmieniem było takie głosowanie, jak to odbywa się imiennie. Kto z pani panów radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej. Proszę panią przewodniczącą o dalej. Thank you.
zamieszone wszystkie w tym statucie, tak? To uważam, że raczej nie ma sensu czytania całego protokołu, a raczej jeżeli mamy jakieś uwagi, to ma do jakiegokolwiek punktu, to wtedy byśmy się tym punktem zajmowali. Tak jak tutaj pan Kapiński prosił, żeby wrócić do któregoś tam punktu. Proszę, panie Kapiński. Jednostki organizacyjne gminy, to nie ma.
pomocnicze. Jednostki pomocnicze to są sołectwa. No dobrze, ale... One nie są jednostkami organizacyjnymi. Wykaz, schemat cały samorządu, to jest gmina, szkoły, to jest OPS, to jest gminny ośrodek kultury. Czyli jeżeli chodzi o jednostki pomocnicze, to są to po prostu tylko... Tylko i wyłącznie sołectwa. Dobrze. Tym bardziej, że posługujemy się bardzo często sołectwami w wykonaniu pewnych zadań, nie rozumiem. Mamy w dziale trzecim postanowienia dotyczące sołectw, paragraf 102, czyli nie dotyczą zwracam uwagę na to, jakie różnice występowały między poprzednią wersją a obecną. Występują małe błędy takie drukarskie, jak w paragrafie 15 organy gminy. Obywatele mają prawo, a nie mają. Pod spodem jest politycznych prac protokołów. Panie przewodniczący, jeżeli mógłbym zaproponować jedną małą rzecz. Jest przygotowane właśnie z tymi autopoprawkami, które wyłączaliśmy jakby już po tym 4 ponad godzinach pracy komisji, tak? Poniedziałek jeszcze po pracy komisji z panem radcą prawnym usiedliśmy jakby nanosząc wymagania legislacyjne i za zgodą oczywiście organu, czyli pana wójta, autopoprawki do statutu. Możemy takie wprowadzić. I ja przyznam się, że to, co tu jest wyświetlone w tej chwili, te autopoprawki, te literóweczki, wszystkie są ponanoszone. I bym zaproponował może jedną rzecz. Na pewno sobie usprawnimy i zajmie nam to na pewno mniej czasu, gdybyśmy przeszli od paragrafu pierwszego, tak, byłaby na nim obrazy. Są zmiany naniesione. I kolejno, bo pewne rzeczy są ze sobą związane, tak? To, co pan radny powiedział odnośnie jednostek pomocniczych, tam w końcowej jakby części statutu będzie odniesienie do organizacji i tak dalej, a następnym krokiem państwa będzie długo procedowanie nad statutami sołectw, bo one też będą musiały być zmienione, tam też się wykaz sołectw z polami i tak dalej. Także to też będzie akt związany statut ze statutami sołectw. I to by nam usprawniło według mnie całość, bo nie podwójnie byśmy nie robili, bo w tej chwili robimy poprawy. To, co komisja statutowa przyjęła w swoich zmianach, tak? A później jeszcze byśmy robili autopoprawki te stylistyczne, tak? Ale nie tylko, w kilku tematach też jakby, no bo po zasięgnięciu opinii jeszcze wprowadziliśmy kilka innych zapisów. To tylko tyle. To znaczy ja proponuję Mirku, jednak nie zwracajmy, proszę Państwa, na kropki, przecinki, literówki, bo to już jest zrobione. Tak, przepraszamy, to było szybko, chcieliśmy wysłać do Państwa, w poniedziałek już było wszystko ponanoszone. Ja myślę, Panie Mirosławie, że nie wzrok to nie jest chyba ten, żeby widzieć to, co mamy. Iść po kolei, punkt po punkcie, to też chyba do końca nie ma sensu. Natomiast wyczerpujmy uwagi radnych i na koniec przekażmy, które jeszcze z racji prawdy zrobiono dodatkowe zmiany po wysłaniu do Państwa już tych statutów. O, i teraz Panie Robercie, niech Pan dokończy. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że dzisiejsze spotkanie ma służyć temu, żebyśmy rozwiali wątpliwości, które są związane ze statutem. Więc ja, mówiąc szczerze, bardzo przygotowałem się do dzisiejszego spotkania, przeczytałem stary statut, przeanalizowałem nowy statut. I różnice, które wystąpiły, sobie zaznaczyłem. Chciałbym po prostu usłyszeć od Państwa, czyli od osób, które były odpowiedzialne za tworzenie tego nowego statutu, dlaczego te punkty się znalazły. Ja nie próbuję ani oceniać, czy to jest właściwe, czy nie. Ja tylko po prostu chciałbym również uzyskać jakby rozwianie pewnej wątpliwości, które występują. Panie Robercie, ale my tego właśnie chcemy. Żeby każdy z Państwa, jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, my chętnie odpowiemy, bo przecież o to chodzi, żebyśmy wspólnie opracowali najlepszy statut z możliwych.
pytania, uwagi i tak dalej. I będziemy starali się wspomnieć, już jedna autopoprawka została dokonana, bardzo fajnie. Może jeszcze coś komisja przeoczyła i uda się po prostu uzupełnić. To jeżeli już mówimy o tym, co przeoczyła, to chciałbym zwrócić uwagę na rozdział trzeci, sesji Rady Gminy. To jest wątpliwość wnoszona przez Stawa Białorusa, paragraf 32 i 33. W paragrafie 32 przewodniczący udziela głosu do wykonalności zgłoszeń, może także w zasadzonych wypadkach udzielić głosu poza kolejności. Paragraf 33 podpunkt 1 przewodniczący rady udziela głosu sprawach objętych porządkiem dziennym posiedzenia. Podpunkt 2. Przewodniczący Rady udziela głosu radnym według kolejności zgłoszeń. Panie Robercie, dziękuję za uwagę. Ja też to wychwyciłem, natomiast odpowiedź radcy prawnego, że tak mam pozostać. Też się zdziwiłem, ponieważ powtarzają się pewne zapisy, natomiast radca prawny stwierdził, że tak ma właśnie pozostać. Dobrze, to w takim razie jeszcze mam, jeżeli można. Bo w 32 przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, ale w 33 przewodniczący rady udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym. Więc w dwóch różnych sprawach jest mówione. Ja też byłem zaskoczony, natomiast radca prawny to jest radca prawny, ja nie mam. Dziękuję. Proszę dalej, panie radzie. Jeżeli mówimy o paragrafie 55, podpunkt 3, mam pytanie. Radny z wyłączeniem przewodniczącego rady zobowiązany jest być członkiem co najmniej jednej stałej komisji. Tego zapisu nie było, więc dlatego pytam się, dlaczego. Wynika z ustawy. Z tej nowej ustawy. Przynajmniej w jednej komisji musi być. To w takim razie paragraf 60. Komisja składa się z 3-5 członków. Poprzednio jest do 5 członków. Czy to oznacza, że będzie uchwalony skład poszczególnych komisji? Poszczególny skład komisji może być różnoraki. Od 3-5. Proszę Państwa, poprzednio był nieprecyzyjny zapis 5, konkretnie 5. Mieliśmy 3 komisje, to jasne, można było po 5. Natomiast w tej chwili będą 4 komisje, bo musiała dojść ta komisja czwarta. Proponujemy od 3-5, ale to rada będzie decydowała, ile osobowy może być skład komisji. Mam pytanie dotyczące paragrafu 79, podpunkt 4. 79, podpunkt 4. To akurat zapis, który był. Natomiast mam pytanie, czy on ma sens, bo jeżeli, drodzy Państwo, wprowadzamy do statutu rozdział, który dotyczy zasady i wyniku działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, to dotychczasowy sens działalności pod tym względem Komisji Rewizyjnej, czyli rozpatrywania skarg, traci sens. A w moim statucie podpunkt 4, paragraf 79 mówi, że nadal ma rozpatrywać skargi. Rozpatrywać tak, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby komisja rewizyjna też się zapoznała z tym problemem i też mogła opiniować, to jest tylko opiniowanie skargi, nie orzekanie. To znaczy, mi się wydawało, że ten dotychczasowy zapis wynikał z tego, że komisja rewizyjna w ramach swojej działalności miała dokonywać oceny wszelkiego rodzaju skarg, bo nie było tego podmiotu, o którym Wójt już wspominał, czyli Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Więc teraz mamy jakby dublowanie się tego elementu związanego z weryfikacją skarg, tak? Bo Komisja Rewizyjna tak naprawdę jest od
weryfikacji tego, czy mamy ponad 3 gminy, właściwie wydatkuje środki finansowe związane z działalnością gminy. Natomiast skargi jakby zostały przełożone do nowej komisji, więc dlatego właśnie mam wątpliwość. Panie Robercie, podpowiada mi pan zastępca, że tak jest w ustawie. Ja może powiem, jeśli to proponują zrobić starostwie, chcą połączyć, to znaczy nie połączyć, dwie oddzielne komisje, rewizyjna i komisja tych skarg, wniosków i petycji, że była w takim samym składzie, tylko dwóch różnych przewodniczących. Bo komisja rewizyjna bardzo blisko jest komisji właśnie tych skarg, petycji i tak dalej. Oni chcą zaproponować, ponieważ tam więcej komisji jest, a nie mają aż tylu ludzi, więc chcą zaproponować, żeby komisja rewizyjna miała taki sam skład osobowy, jak komisja skarg. No tylko muszą być oddzielni inni przewodniczący. Czyli czwarty punkt w paragrafie 79 wynika z ustawy. Mam jeszcze króciutkie pytanie dotyczące postanowień końcowych. W paragrafie 111. Zmiany w statucie uchwala się przez określone dla uchwalenia statutu. Wcześniej z tego co widziałem zapis o zwykłej większości. Czy to oznacza, że nadal jest zwykła większość, czy również się zmienia? Tak, w ustawie jest, że bezwzględna większość ustawowego składu rady, tak jak w ustawie. W ustawie jest bezwzględna. Tak, ustawowego składu, znaczy, no, bezwzględna większość. Czyli tak dla nas jest 15 osób. Ale nie, bo dodatkowo, proszę Państwa, dodatkowo radca prawny wskazywał, że ten zapis ma też zasadę pewną, że uchwalając statut w takim samym trybie i komisja statutowa powoływana i tak dalej, wszelkie zmiany do statutu muszą być też zrobione w takim samym trybie, jak to dzisiaj na przykład uchwalany jest kształt. Nie można zmian do statutu wprowadzić bez powołania komisji statutowej. Musi się odbyć posiedzenie komisji statutowej i dopiero propozycja uchwalania i tak dalej. Ja jeszcze mam jedno pytanie dotyczące paragrafu 115. Czy statut jest tylko oparty na jednym akcie prawnym, czyli ustawie o samorządzie gminy, czy również na jednym na innych ustawach też. Jest wpisane. Jest wpisane, proszę Państwa, przeczytam, 112 paragraf oraz innych ustaw. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi do statutu? Proszę pan radny Baran. Jeżeli chodzi o ustawę o samorządzie gminy, tam jest napisane również coś takiego, że pan wójt do 31 maja powinien przedstawić Radzie raport o stanie gminy. I teraz tego zapisu nie ma w statucie, natomiast w ustawie to jest. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tak jak tutaj pan wicewójt powiedział, że my nie możemy, że tak powiem, troszkę pokazywać to, co jest w ustawie, ale wójt będzie musiał, my nie musimy tego zapisać. Natomiast wójt będzie musiał ten raport na Radzie Gminy przedstawić. Jest w stanie, czy jest zapis odnośnie sprawozdania na pewno. Ale nawet, proszę Państwa, jeżeli w statucie nie ma czegoś, to i tak ustawa o samorządzie gminy nakazuje wójtowi taki raport sporządzić. I wójt musi taki raport sporządzić. Dziękuję. Proszę Rada Monika Mudra.
opisane w rozdziale 5 i w rozdziale 6, a następne komisje, które mamy, Komisja Oświatowa i Komisja Budżetu, nie ma swoich rozdziałów, nie ma zasad i trybu działania. Czy tak może to być? Tak. Bo te komisje są obligatoryjne z ustawy, tak? Rewizyjna i ta skarga wniosków, tak? Tak, gmina i sobie po prostu zależność komisji oświatowej, skończ inną komisję i nie będzie się nazywała po prostu tak. Dobrze, dziękuję. Jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Jeżeli nie, ja mam tutaj takie pytanie w paragrafie 31. Punkt drugi, podpunkt D. W nowej ustawie nie ma, że w porządku, że interpelacje radnych są już w porządku obrad sesji, bo interpelacje radne będzie składał na piśmie na ręce przewodniczącego, a przewodniczący dalej jak przewodniczący. To czy ma sens tutaj ten punkt podpunkt D interpelacji zapytania radnych? Interpelacje zapytania zostają. Nie ma jej publicznie, nie ma już tego. Nie ma z tego punktu, tylko jest, że radny składa na ręce przewodniczącego na piśmie 14 dni przed sesją. Wniosek 7 dni przed sesją, a do 14 dni musi otrzymać odpowiedź. Proszę pan radny Kamiński. No ja nie mam o interpelacje i zapytania zawsze będą, tylko na lewo będzie je składać powiedzmy na piśmie. Tak, to nie może, według ustawy nie może być na piśmie, tak, ale według ustawy, tak jak ustawa mówi, nie ma już tego punktu w programie sesji, tak jak było poprzednio. Bo w programie sesji przedtem mieliśmy punkty interpretacji i zapytania rady, a z tego, co ja się doczytałem, no to nie ma już tego punktu, tylko jest, że rady składa na piśmie interpretację. No i to myślę, tak, pytania zostają, ale... To jest ten sam punkt. Tylko nie będzie odpowiedzi wójta. Tak, tylko tak. Na piśmie odpowiedzi. Będziemy składać na ręce, wójt nie będzie odpowiadał, bo kiedyś to było tak, nie wiem, jak teraz było. Tak, tak. Nie do końca, panie radny, będę, bo tutaj z tego, co dobrze pamiętam w ustawie, że radny
te prace składa 7 dni przed sesją na piśmie. Jeżeli się mylę, to proszę znaleźć ustawę i... bo tak jest w ustawie. Dlatego moje cały czas pytanie i sugestia, dlaczego ten punkt jest. Bo radny interpelacji będzie składał na piśmie 7 dni przed sesją, tak jest w ustawie, a odpowiedź musi otrzymać w ciągu 14 dni od sesji. Dlatego powiedzmy, że... Nasza rada nie wyglądała w taki sposób, żeby się cicho. Mamy. Są to w tych wnioskach i tak będziecie pytać. Tak, bo to się będzie.
wnioski stały. Bo my nie traktowaliśmy rzeczywiście oddzielnie, co to jest interpretacja, co to jest zapytanie. A w tych wnioskach to wszystko każdy pytał, zawsze jak było można, to się wszystko odpowiadało. Natomiast interpretacji być może, że trzeba zasięgnąć dodatkowych informacji i nie zawsze na sesji jest możliwość rzetelnej odpowiedzi. Dziękuję. Też ma jeszcze jakieś uwagi? Czyli to rozumiem, że możemy to opisać i to możemy zostawić. Nie chodzi o to, to jest kwestia wyjaśnienia. Już właśnie, bo to jest pytanie, bo i tak na tą panelę na to przekazać. Tak, a to mi chodziło o to, czy musi obowiązek. Zostawmy wojewoda ma też biuro prawne, które będzie rozstrzygało, jeżeli nie będzie uwagi, no to. Szanowni Państwo, czy są jeszcze uwagi do statutu? Jeżeli nie ma, przechodzimy do głosowania. To jest przegłosowane. Szanowni Państwo, uchwała Rady Gminy Koźwice w sprawie uchwalenia statutu Gminy Koźwice, paragraf pierwszy. Uchwala się statut Gminy Koźwice w brzmieniu określonym w załączniku do najmniejszej uchwały. Tracą moc. Punkt pierwszy. Uchwała numer 2/30/11 Rady Gminy Koźwice z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Koźwice. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 roku, numer 44, pozycja 763, paragraf 2, uchwała numer 5/65/11 Rady Gminy Koźwice z dnia 24 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Koźwice. Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2011 roku, numer 55, pozycja 1723. Punkt trzeci, uchwała numer 8/87/11 Rady Gminy Koźwice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Koźwice, Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 9 lutego 2015 roku, pozycja 292. Wykonanie uchwały, paragraf 2, trzeci, wykonanie uchwały pierwszym wójtowi gminy, paragraf 4, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem statutu z naniesionymi poprawkami? W tym punkcie, że ten paragraf 41, podpunkt 2, głosowanie radne odbywa się imiennie. Proszę o podniesienie ręki. Za. Przepraszam, nie mogę się z tym wyczaić. Jest to głosowanie imienne. W takim razie kto jest za? Pan Dobry Zabara? Jestem za. Dziękuję. Jacek Benka? Dziękuję. Donowała Jastrzębska? Dziękuję. Pani Madalena Jaruszek? Dziękuję. Lech Kartyński? Dziękuję. Leszek Kartyński, jestem za. Marcin Kupka? Dziękuję. Pan Młodzie Wacław? Dziękuję. Pani Bogdan Kłajczyk? Dziękuję. Pani Elena Michalczyk? Dziękuję. Pani Poczura Jolota? Dziękuję. Łukasz Kosyniak? Dziękuję. Pan Rosyka? Dziękuję. Pani Joanna Dróg? Dziękuję. I Pan Dariusz Bała? Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo. Przechodzimy do... Proszę Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, tylko jedna uwaga. Proszę Państwa, po tych wszystkich poprawkach jednolity statut bez statutu do Państwa przyszedł, żebyście wiedzieli, na jakim statucie pracują. Dziękuję. Gracias.
wyjaśnienia. Na tym poziomie w Radzie Szorskiej mamy 6 miesięcy do ustosunkowania się tej Rady Gminy, także myślę, że komisja statutowa zdąży na spokojnie. No, to było do 6 miesięcy. Dobrze, szanowni państwo, przechodzimy do punktu 4. Projekt uchwały w sprawie uchylającą uchwałę numer 33/2019/18 dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnych Odry. Proszę panie burmistrzu o prowadzenie. Panie przewodniczący, wysoka rado. Przedłożyłem projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z bardzo prostego powodu. Umowa firmy ATR ze Związkiem Gmin Dolnej Odry na wywóz nieczystości z terenu związku, do którego należymy, obowiązuje do końca roku 2019. W sytuacji, gdybyśmy wystąpili ze Związku Gmin Dolnej Odry, narazilibyśmy, nie wiem czy mieszkańców, czy budżet gminy, na dodatkowe opłaty. To znaczy zapisy umowy pomiędzy ATR a Związkiem Gmin Dolnej Odry nakazują w przypadku wystąpienia danej gminy dalsze płacenie, bo firma w trakcie umowy traci ilość śmieci, czyli nie zarabia. Czyli nowa firma, która by wygrała przetarg w gminie Kozielice, chciałaby normalnych opłat wynikających z przetargu i Związek Gmin Dolnej Odry obciążany byłby przez tą firmę ATR za cały rok funkcjonowania wywozu śmieci, chociaż tych śmieci byśmy nie oddali. Takie zapisy są w umowie zawartej między Związkiem Gmin Dolnej Odry a firmą wywożącą, czyli obecnie ATR. Proszę państwa, na dzień dzisiejszy ceny, jakie się kształtują w Związku Gmin Dolnej Odry, to jest 15 zł za segregowane, to jest 19 zł za niesegregowane śmieci. Ja podam tylko, przepraszam, za to nie są ceny odbiegające od innych gmin, na przykład Pyrzyce, więc aż takiego strachu nie ma, natomiast nie możemy dopuścić do tego, żebyśmy podwójnie płacili za śmieci. Jest to około 200 tysięcy złotych rocznie. Chcąc ustrzec przed podwójnym płaceniem, proszę was, podejmijmy tą uchwałę jeszcze na rok czasu funkcjonowania umowy Związku Gmin Dolnej Odry z firmą wywożącą, czyli z ATR. Natomiast, proszę państwa, bez narażania czy to budżetu gminy, czy mieszkańców na dodatkowe koszty, możemy wystąpić ze związku z rokiem 2020. I wtedy możemy się przygotować na przetarg, możemy się przygotować na obsługę, jeżeli będziemy mieli taką wolę. Od 1 stycznia 2020 roku jesteśmy uwolnieni od zobowiązań ATR Związek Gmin Dolnej Odry. Taką uchwałę musimy podjąć zgodnie ze statutem Związku Gmin Dolnej Odry do 30 czerwca 2019 roku. Dziękuję. Proszę panu Darzyzja. Otwieram dyskusję, jeżeli tak powiem. Umowa się zmieniła, bo tamtym razem była umowa do 2018 roku. Taka była rozmowa, że jeszcze rok, a tam do roku taka była sytuacja, jeszcze rok, czyli możemy wystąpić z tego. A teraz już wychodzi 2020. To już
2019 rok. Wcześniej były jedne interpretacje, które biura prawne rozstrzygnęły, były interpretacje, że do czasu wykorzystania kwoty zagwarantowanej w przetargu. I wtedy to byłoby wcześniej zakończenie tej umowy. Natomiast biuro prawne wskazało, że nie kwota, a termin podpisania umowy. Myślano, że do 19 końca jest umowa, ale kwota zagwarantowana w tej umowie wcześniej się skończy, to i skończy się wcześniej umowa. Niestety nie. Termin jest najważniejszy. Do końca roku 19, czyli od 1 stycznia 20 roku możemy sami wybierać sobie, to znaczy jeżeli byśmy się zdecydowali na wystąpienie ze związku, no to wtedy będziemy musieli po prostu zrobić zgodnie z ustawą przetarg na wywóz mieszka. Dziękuję. Proszę, pan Kapiński. Ja mam pytanie, czy możemy w związku z tym dostać ten statut, czy na podstawie paragrafu, albo też odczytać ten punkt, na podstawie paragrafu 11 6 statutu związek może zażądać od gminy Kleśnice, aby data przyjęła uczestniczyła wykonywania umowy. Czy ktoś może dostarczyć ten statut tej tornej odwrócki i odczytać ten punkt, bo my dalej opieramy się na słowach wójta, i bez żadnej opinii prawnej. Ale ten zapis właśnie wskazuje, że Związek Gmin Dolnej Wody może żądać od nas. Ale, czyli nie muszą wywozić śmieci, ale żądać pieniędzy. Ale to ja bym prosił, żeby ten punkt paragraf 11 ktoś odczytał. Panie Mirku, proszę odpalić. Możemy ten statut, Związku Gmin Dolnej Wody. Proszę bardzo, 5-10 minut przerwy i możemy wypowiedzieć. No jest, dlatego mówię, musielibyśmy fizycznie ten status wydrukować. Dobrze, najbliższy, ale jeszcze tu bo po prostu my się opieramy na słowa. Chcielibyśmy, żeby to było oparte jakimiś konkretnymi opracowaniami, żebyśmy mogli tą decyzję podjąć. Bo na razie to są słowa Wójta, że musimy wystąpić, bo będziemy płacić. Czy jest jakaś opinia prawna na ten temat? Wójt nie mówi, że musimy wystąpić. Wójt zaproponował, żebyśmy uchylili tą uchwałę o wystąpieniu. Żebyśmy ten rok jeszcze pozostali w związku, żeby nie było właśnie na podstawie tego artykułu, o którym pan mówi, żeby nie było podwójnego płacenia. Dziękuję. Proszę pana radnego. Bez przetargu uwzględnić.
My, każda gmina, która w tej chwili robi przetarg, uwzględnia już dodatkową czwartą frakcję. Ona weszła w lipcu 2018 roku. Ta zmiana. Proszę pana radna. On przedstawił umowę, która została podpisana między Związkiem Gmin Dolnoga a firmą. Ta firma to nie była Archiv. Tak i nie jak mówię. Teraz chyba nie mam tak. Z tej umowy wynika, że cała inwestycja wynosiła 35 milionów 256 834 zł. Dlaczego zwierzę? W marcu 2016 roku byłem radny. Nie pamiętam, żebyśmy patrząc na Radę Gminy Kozielice, to w ogóle wiedzieli coś takiego, że takowa umowa będzie podpisywana. A więc nad naszymi głowami wójtowie, bo nie wiem, czy pan wiedział o tej umowie, podejrzewam, że nie, bo to starzy wójtowie podpisali, powiedzmy tą umowę, czy widzieli o tej umowie. W każdym razie, pod tą umowę podpisał się pan prezydent, przewodniczący związku zarządu, pan Fedorowicz, burmistrz Chojny, podpisał się pan Krzywicki. Więc pytanie tego rodzaju. Jak to jest? Pan Fedorowicz podpisał się pod tą umową, z kolei Chojny w ogóle już nie było, patrząc na tą umowę. I teraz, czy Chojna z tego tytułu zapłaciła jakiekolwiek pieniądze, nie dotrzymując tej umowy, mogli. Czy jakieś inne gminy, które wyszły w trakcie trwania tej umowy, zapłaciły jakiekolwiek inne kary? Bo patrząc na umowę, z tej umowy wynika, że gdybyśmy dzisiaj wystąpili ze związku, to powinniśmy nie do związku, ale do Ekofiłka wpłacić 10% wartości kontraktu. Czy pan postępuje bardzo odpowiedzialnie, nie chcąc narażać gminy na te 3,5 miliona kar? Ja to rozumiem. Tylko teraz układ jest taki. Patrząc na wszystkie gminy, które są w związku, ile tych gmin jest na dzień dzisiejszy i dlaczego tylko te gminy, które w tym związku się ustały, mają płacić te 10%? To jest raz. Kolejna sprawa. W jakiej w tej chwili wysokości wykorzystaliśmy już w tej chwili ten kontrakt? Czy jest to kwota 30 milionów? Czy jest to kwota 35 milionów? Ja bym to chciał wiedzieć. Kolejna rzecz. Może się tak zdarzyć, że ten kontrakt, ta umowa będzie wykorzystana, czyli te pieniądze 35 milionów 200 będzie wykorzystane powiedzmy do maja. I co wtedy będzie, jeżeli związek nie raczy nas powiadomić, a podpisze znowuż nad naszymi głowami kolejną umowę na 4-5 lat, tak? Podpisze, oni nie muszą do nas, bo ja to tak rozumiem, nie muszą do nas zwracać się z czymkolwiek. Oni po prostu podpiszą kolejną umowę i oni postawią nas pod ścianą. Tak, kolejne 5 lat nie możecie wystąpić ze związku gminy. Kolejna rzecz. Jak to jest? Statut mówi wyraźnie związku gminy. W statucie pisze, ze związku można wystąpić. Trzeba tylko zachować określoną procedurę. Do końca czerwca trzeba zgłosić akces o wystąpieniu ze związku, tak? Więc my ten związek, że tak, ten warunek czynimy, zrobiliśmy odpowiednią uchwałę, żeśmy uchwalili. Natomiast oni nam grożą w tej chwili, że jeżeli wystąpicie, to dla mnie jest groźba. To jest 10% wartości kontraktu. I teraz ja bym chciał wiedzieć. Nie ma problemu. Pan jako dobry gospodarz dba o dochody własne gminy Kozielice. Chce nas uszczec przed tymi 10% tej kwoty karnej. Nazwijmy ją karną. I teraz pytanie. Czy ta kwota cała będzie to wykorzystana w miesiącu, powiedzmy kwietniu, w maju? Bo ja bym chciał wiedzieć. Jeżeli na przykład będzie wykorzystana w kwietniu, to co da
związane z pozostałymi 8 miesiącami. Czy będziemy obsługiwani przez firmę Ecofin bezumownie? Nie sądzę. Czy to będzie, że tak powiem, jakiś tam aneks do umowy? No bo trzeba będzie jakąkolwiek umowę zawrzeć, prawda? Nie będą nam śmieci wywozić, że tak powiem, w sposób bezumowny? I znowuż zostanie podpisana jakakolwiek umowa, z którą niekoniecznie będziemy się zgadzać, bo ja powiem panu w ten sposób, panie wójcie. Mnie nie przeszkadza firma Ecofin, czy jak ona teraz się nazywa, mnie ona nie przeszkadza. Mnie przeszkadza czapa, która jest nam, czyli Związek Gmin Dolna Odra. To są ludzie, którzy nie produkują, nic nie robią, natomiast chcą kasować pieniądze. Jakie pieniądze? Na przykład składki członkowskie. Ja uważam, że jest to, że tak powiem, nieuczciwe, bo gdybyśmy my jako mieszkańcy gminy Kozielice bezpośrednio wpłacali pieniądze za wywóz śmieci bezpośrednio do firmy Ecofiu, mielibyśmy łatwiej, bo firma Ecofiu na każdej sesji, na której byśmy ich chcieli zaprosić, oni by to byli. Byliby, mielibyśmy, że tak powiem, wgląd w wszystkie dokumenty, które nas interesują. Natomiast w tej chwili nie możemy się doprosić prostej jakiejkolwiek rzeczy ze Związku Gmin. Śmiem twierdzić, że Związek Gmin robi nam łaskę, udzielając jakiejkolwiek drobne rzeczy, żebyśmy to wiedzieli. Czy my, patrząc na roczne sprawozdania, dostaliśmy jakiekolwiek informacje na temat rocznych sprawozdań, co się dzieje ze Związku? Uważam, że jeżeli pan, ja dzisiaj będę głosował tak, jak pan mnie będzie, że tak powiem, przekonywał, że zgoda, zagłosuję za tym, co pan mówi i głosi. Zależy panu na 50%, ale ja chcę wiedzieć, pan również powinien wysłuchać tego, co ja chcę powiedzieć, że powinno iść pismo do Związku Gmin, w którym będzie napisane, nie wolno za jakichkolwiek umów podpisywać bez naszej wiedzy i zgody. Natomiast ten okres bezumowny, my musimy już wiedzieć, kiedy to nastąpi. I wtedy to my będziemy decydować, czy jesteśmy w tym związku do końca roku, czy nie. Wtedy będzie to jasne tak dla Rady Gminy, jak i dla pana, jak i w końcu dla mieszkańców gminy Kozielice. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po pierwsze, tak, pan Fedorowicz podpisał jako przewodniczący zarządu w tym momencie, gdy już gmina Chojna wystąpiła. Gmina Chojna wcześniej, rok wcześniej zgłosiła akces wystąpienia i dlatego w przypadku porozumienia z umową kontrahenta, znaczy przetarg na umowę z ATS-em, oni już nie byli uwzględnieni, że będą wywożeni. To samo nastąpiło w przypadku gminy Przelewice. Gmina Przelewice wcześniej zgłosiła akces przed przetargiem, że występują i oni też już nie byli przewidziani przez firmę ATS do wywozu. W trakcie funkcjonowania umowy był jeden przypadek, że gmina wystąpiła, ale wystąpiła na bardzo szczęśliwych warunkach, bo firmą, która po wystąpieniu wydała przetarg, była firma ATS. Ale może tak być i stać? Może. Promieniu leżany był chętny na wywóz wreszcie. Został tylko firma ATS, która już tam pracowała. W naszym przypadku z koło mamy Niemyśliwóz i Barminek i Pyrzyce, Remontis i ATS. Nie wiemy, kto wygra. Gdyby wygrał ATS, być może, że nie musielibyśmy płacić, bo ATS wygrywa, więc honorowo nie będzie obciążał Związku Gmin Dolnej Odry za tą karę. Rozumiemy? Ja nie wiem, jak tam ten przetarg, absolutnie nie chcę się wypowiadać o tym. W każdym razie wydała firma ATS, która
Dlatego, że wygrała, to podejrzewać nie wystąpiła o odszkodowanie. My nie mamy pewności, że wygra firma ATR, bo jest to przetarg. Jeżeli wygrałaby inna firma, na przykład firma Remondis, no to ATR czy podarowałby te straty? Nie. W przypadku, to mówię, to jest jedyny przypadek, gdzie do czegoś takiego doszło. Można sobie zadać pytanie, zarządzanie ryzykiem, czy ryzykować w sytuacji, gdy ceny na wywóz czy śmieci w naszej gminie nie odbiegają ani od wyżyć. Pani Białeczka, jakie ceny są w wyżytach? Niż. O ile? O dwa złote na sekretowane, natomiast nie sekretowane drogę, 23 drogę. A więc to tak naprawdę my nie odbiegamy na dzień dzisiejszy. Cały czas myślimy o mieszkańcach, żeby nie stracili, ale jednocześnie nie chcemy podjąć ryzyka ukarania, czyli podwójnego płacenia. Ale jak teraz ten związek traktuje, panie Wójcie? To nie radny. Ten rok to my jeszcze wytrzymamy. Natomiast proszę państwa, to będzie ważna decyzja dla nas przed końcem czerwca. Dlaczego? Dlatego, że występując ze związku na podstawie obecnego statutu, nie będziemy ponosili kosztów likwidacji Związku Gmin Dolnej Odry. Ostatnie trzy gminy, które zostaną w Związku Gmin Dolnej Odry, niestety solidarnie w likwidacji płacą. My za zobowiązania występując przykładowo uchwałą na koniec czerwca z dniem 1 stycznia 2020 roku nie bralibyśmy na siebie żadnych innych zobowiązań i zobowiązania mieszkańców. A wszystkim nie tak myślą? Myślę, że nie. Natomiast ja proponuję, żebyśmy jednak podjęli tą uchwałę ze względu na ryzyko niepotrzebnych wydatków finansowych. A może być taka sytuacja? Proszę o kolejności. Jeżeli są pytania, to pan Robert Sojka był z kolejce. Także proszę panią wyrażać. Panie Państwa, kolejność was pilnuje. Panie Wójcie, mówiąc szczerze, to jestem troszkę zaskoczony tym, że zajmujemy się dzisiaj sprawą przystąpienia ponownie do spółki. Bo dopiero niedawno, w czerwcu, tak? Którego? 26 czerwca tego roku pan radny Waldemar Bara zachwalał nam wszystkie plusy wynikające z tego, żeby wystąpić z tej spółki, bo jest to dla nas mały interes i to, o czym pan wspomniał, czyli podwójne jakby obciążenie finansowe. Było wtedy wymienione, bo ja to pamiętam. Czy my zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może taka sytuacja być i takie konsekwencje mogą. Więc ja nie ukrywam, że czuję się troszeczkę, nie wiem, no oszukany, bo po jakiego diabła w czerwcu podejmowaliśmy decyzję o wystąpieniu, kiedy taka decyzja powinna być obarczona pewnym przygotowaniem, jeżeli chodzi o wszystkie plusy i minusy związane z podjęciem tego typu decyzji. Ja jeszcze sobie dobrze przypominam, zapytałem się pana wójta, w jaki, bo to był wniosek pana radnego Barta, to tak wyglądało zimnie, że to jest bez władzy wykonawczej jakby załatwiane. Ja się zapytałem pana wójta, jaki jest pański stosunek do tej sprawy i pan w gruncie rzeczy zgodził się z punktem widzenia radnego Barna, co było konsekwencją, że my wystąpiliśmy, tak? Ja się tak zastanawiam, jak my możemy być traktowani poważnie, jeżeli my tak chcielibyśmy, ale się boimy. No, jeżeli było wiadomo, że takie są zagrożenia, no to okej, okay, no to tę decyzję powinniśmy podjąć w czerwcu 2019. Spora część z nas jest przekonana o tym, że bycie w tym związku.
skutkuje zaraz tylko obciążeniem, a nie czymś, co jest korzystne dla naszych mieszkańców. Więc po co my występowaliśmy? Podejmowaliśmy tę decyzję o wystąpieniu, żeby teraz z powrotem przystępować, tak? To chyba wtedy nie trzeba było powiedzieć, że takie, a nie inne są zagrożenia i lepiej, żebyśmy się wstrzymali z tą decyzją do 2019, byłoby wszystko w porządku, bo jak teraz, no, trochę to wszystko śmiesznie wygląda. Przepraszam za wyrażenie, ale czy mogę skończyć? Mogę? No tak, no też, no, bardzo wytłumaczę to, co pan źle zrobił, pan Pane, tak? Panie Robercie. No ale to co, nie mówię? To serca. Ale ja mówię. No to proszę pana. Panie Łukaszu, proszę o słowo. Panie Łukaszu, proszę o słowo. Dlatego wydaje mi się, że to się nie poważnie zachowuje. To by nam, proszę państwa, w międzyczasie naprawdę jest bezprawnie usunęła ustawa. Nakładająca inne obowiązki na samorządy, choćby tą czwartą frakcję. Dodatkowo, proszę państwa, nie wiemy. W tej chwili jest procedowana nowa ustawa, która kolejne wprowadza zaostrzenia i nie wiemy tak naprawdę, jak ona będzie generalnie wyglądała. Te zapisy, które już są proponowane, 30% pojazdów ma jeździć na prąd. Firmy muszą kupić, czyli będzie podnoszenie naprawdę śmieci. Państwo proponuje w tej nowej ustawie relacje 3 do 1 w stosunku do segregowanych śmieci, czyli 15 zł na przykład segregowane, przepraszam, 2 do 1 i podwójna wartość 30 na przykład na niesegregowane. My nawet nie wiemy, jak to wszystko ustawodawca wreszcie uchwali. Natomiast umowa w tej chwili trwająca do końca 2019 roku gwarantuje nam, że te zmiany nas nie będą obejmowały. Czyli nie wejdzie czwarta atrakcja, nie dojdzie do zakończenia funkcjonowania tej umowy. Ja? Jasne, może się wydawać śmieszne, ale czasami warto narazić się na śmieszność, a nie narazić się na strach. Ja chciałam tutaj zwrócić uwagę odnośnie spotkania Dolnej Odry. Pan tutaj Waldek Baran zaznaczył, że nikt się z nami nie chciał spotkać. Takie spotkanie miało miejsce, akurat tutaj, na którym pan punkt również był. Ja zwracałam uwagę jako mieszkaniec o aneksie typowym, że te stawki na okres tej umowy nie wzrosną. I teraz, jeżeli wyjdziemy, tak jak pan tutaj zaznaczył, to dopadnie nas coś takiego typu nowe umowy, nowe stawki. I to jest dla nas na pewno nie bardzo korzystne, a zebranie było otwarte z chwilą, kiedy my w pewnej formie jako mieszkańcy atakowaliśmy Dolną Odrę, że nie mamy informacji, co się dzieje z plastikami, że część tych pieniędzy powinna wracać. Byliśmy zapewniani po prostu, że te pieniążki i na to patrzą radni i zwracają uwagę i w naszym imieniu po prostu to jest dopilnowane. Przecież wtedy pan Waldek również był radny. Myślę, że byłoby korzystniej wtedy pilnować aneksu, umów i spotkań z Dolną Odrą. A teraz, no to mi się wydaje, to jest bezcelowe przedłużanie i dyskusja, która prowadzi do niego. Moim zdaniem. Ja tylko krótką informację. Proszę państwa, nie ma czegoś takiego. Oddaje się plastiki i firma APS czy Związek Indolejowy dla tych zarabiać. Nie. Nie ma w Polsce czegoś takiego, że możemy odsprzedać Związek Indolejowy, może odsprzedać plastiki na przerób kogoś. Nie ma czegoś takiego. Za każdą tonę plastiku trzeba zapłacić 1000 zł. Tak, ja rozumiem, ale niestety w ogóle wiedzieli, że nie mają obowiązku nas informować.
Szanowni Państwo, Związek Gmin Dolnej Odry ma podpisaną umowę na wywóz śmieci przez firmę ATS. Wymianą przetargu. Czyli umowa jest podpisana Związek Gmin Dolnej Odry czy firma ATS? Związek Gmin Dolnej Odry po przetargu ma podpisaną z firmą ATS. Zapłacenia, o tym już mówił. No dobrze, ale to dla firmy ATR. Dla związku, a związek przekazuje ATR na podstawie wystawionej faktury. Rozumiem. Teraz jeżeli podejmiemy taką uchwałę, że wychodzimy ze związku z dnia 30 czerwca 2019, to będą podpisywane jeszcze jakieś umowy na ten następny rok? No właśnie. Nie, nie, panie drodzy, wyjść możemy zgodnie ze statutem Związku Gmin Dolnej Odry, podejmując uchwałę do połowy danego roku. Tylko wyjście może być dwojakie. Jedno to jest wyjście w trakcie trwania umowy zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Dolnej Odry a ATR i wtedy płacimy te kary, a można wyjść nie, na przykład 31 grudnia 2019 roku, gdy umowa się kończy z ATR-em bez kar. A jak się umowa skończy wcześniej? Umowa się nie skończy wcześniej, ponieważ tam była kwota i data. Wcześniej sądzono, że ważniejsza jest kwota, natomiast okazało się, że biura prawne stwierdziły, że to jest data, czyli po prostu dla mieszkańca nic się nie zmienia. Bo jeżeli przekroczy się tą kwotę 36 milionów, dalej mieszkańcy co miesiąc płacą te 15 złotych czy 21, czy jak jest w umowie, i dla mieszkańca to nie ma znaczenia. Czyli uchwałę możemy podjąć, powiedzmy, do końca czerwca 2019 podejmujemy uchwałę i korzystamy z usług do dnia 31 grudnia 2019, tak? To znaczy, od 20 do 30 czerwca 2019 roku możemy podjąć uchwałę o wystąpieniu ze związku z dniem 1 stycznia 2020 roku. I wtedy mamy bez konsekwencji finansowych. I stawki mamy zagwarantowane do 2020, te, które są? Więc trzeba się pilnować aneksu, niech do końca umowy zagwarantują nam przynajmniej te stawki, które mamy jesteśmy. Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry i Rada tak naprawdę zwraca uwagę na te kwoty. Pamiętacie, były podwyżki przecież, które temu. Jaka sytuacja będzie w roku 19, ja osobiście nie mogę zagwarantować, nie? Zastanawiam się. No co, on nie z nami. Zwróćmy się, że wystąpimy, o ile stawki ulegną zmianie. No teraz jest 11 grudnia spotkanie w Związku Gmin Dolnej Odry. Myślę, że już tam będzie wiadomo, jakie są prognozy na rok 19. Tym bardziej, że wielu wójtów, którzy zasiadali w zarządzie związku, już nie jest wójtami, nie są wójtami i będą nowe składy związku. Przegłosujemy tam ustawę. Proszę? Po spotkaniu, przepraszam. Ale myślę, że bez względu, czy nam zagwarantują, czy nie, to i tak karę będziemy musieli zapłacić za 19 rok. Natomiast bez kary, bezwzględnie mówię, bez kary możemy być 1 stycznia 2020 roku. To by nam dało czas, przyszły rok, na przygotowanie przetargu, na przygotowanie stanowiska, oprogramowanie komputerowe, bo to są windykacje, to są zgłoszenia do komorników, to są deklaracje śmieciowe. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, no i dostosowanie do nowej ustawy na dzień dzisiejszy, tej lipcowej, a kiedy będzie nowa ustawa rządowa w przyszłym roku, nie wiemy, ale zawsze musimy robić z bieżącą ustawą.
Dziękuję panie wójcie. Zamykam dyskusję. Szanowni państwo, kto się kręci w koło? To są wszystkie ludzie. Ja, panie wójcie, chcę konkretnie informacji. Czy jeżeli się skończy kwota, czy Związek Gmin będzie mógł znowu nad naszymi głowami podpisać kolejną umowę? Panie Marku, nie będzie podpisywał kolejnej umowy. Ta umowa, która jest, ona jest do 19, do końca 19 roku. Ale to jest w umowie zawarte. Pisanie, które pan wyśle do Związku Gmin, że wtedy to my, a nie Związek, będzie decydował, co my na terenie gminy Koźmice chcemy zrobić. Panie Bartku, my podejmując uchwałę do 30 czerwca 2019 roku, sami będziemy decydować, co ze sobą zrobić od 1 stycznia 2020 roku bez K. I pan na to paradzie. Tak. Dobrze, szanowni państwo, zamykam dyskusję. Przechodzimy do projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Koźmice z dnia 12 października 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 33 łamane na 219 łamane na 18 Rady Gminy Koźmice z dnia 10 czerwca 2018 roku w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Koźmice. Paragraf trzeci. Uchwała powierza się z dniem podjęcia. Kto z pań i panów jest za? Przystępujemy. Panie przewodniczący, w paragrafie drugim jest potwierdza. Dobrze, dziękuję. Ludzie, przechodzimy do głosowania. Szanowni państwo, pan Wojciech Nawara. Panie przewodniczący, z opiskiem. Będę trzymał w czerwcu wójta za słowa, co zrobi, jeżeli chodzi o projekt uchwały. Na dzień dzisiejszy jestem za. Dziękuję. Pan Demko Jacek. Jestem za. Dziękuję. Pani Nawarowa Jacka. Jestem za. Dziękuję. Pani Babicie Kulena. Jestem za. Dziękuję. Dobry Kapiński. Z jednej strony nam chodzi kara, z drugiej strony możemy się dalej wkrótce, chyba będzie 3 miliony napływy wypłacać. Trzymam. Dziękuję. Leszek Kapiński jest za. Pan Maciej Buta. Tak. Dziękuję. Pan Mówi bardzo. Dziękuję. Pani Mikołajczyk Kolina. Tak. Dziękuję. Pani Michał Kolina. Dziękuję. Dziękuję. Pani Poseł Zoleta? Dziękuję. Pan Łukasz Kosia? Dziękuję. Pan Robert Sika? Dziękuję. Pani Dana Tachów? Dziękuję. I pan Dariuszkoła? Dziękuję. Szanowni państwo, wynik głosowania jest 11 osób za przyjęciem uchwały, 4 głosy wstrzymujących się, głosów przeciwnych nie było. Dziękuję bardzo za podjęcie uchwały. Szanowni państwo, weźmiemy na przerwanie się porządku obrad. Zamykam nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Koźmicach. Dziękuję za przybycie. Uchwały są prawomocne. Zostańcie, proszę.